Radio Campus. Same sztosy. Porozmawiamy teraz o pracach domowych i o tym, co się z tymi pracami domowymi w szkołach będzie działo od kwietnia, bo taki termin jest zapowiadany. A na naszych łączach dr Aleksandra Jasińska-Maciążek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Krótkie wprowadzenie zrobię do tematu, ponieważ może ktoś nie słyszał, ale też dlatego, że te zmiany, które są planowane na kwiecień, od kwietnia mają wejść w życie, one jeszcze ciągle żyją. Chyba we wtorek nawet Komisja Edukacji w Sejmie obradowała, jak tam dokładnie to wszystko ma być w rozporządzeniu ministra edukacji sformułowane. Plan jest taki, że od kwietnia prace domowe mają zniknąć, przynajmniej jeśli chodzi o uczniów klas 1-3. W przypadku klas 4-8 prace domowe mogą być zadawane, ale nie będą obowiązkowe. Też jeśli chodzi o oceny, to nauczyciel nie będzie oceniał, czy to braku pracy, czy sposobu wykonania tejże pracy. Dyskusje trwają. My porozmawiamy o funkcji, bo od tego chciałbym zacząć. Po co są edukacji prace domowe? Jaka jest podstawowa funkcja pracy domowej? Ja może bym zaczęła od tego, że de facto pracą domową jest wszystko to, co uczeń ma zrobić, powinien zrobić poza czasem standardowych lekcji w związku z oczekiwaniami szkoły czy nauczycieli. Więc prace domowe zwykle są widziane znacznie szerzej niż te prace pisemne, praktyczne. Tak? To też jest kwestia uczenia się poza szkołą, tak, powtarzania pewnego materiału. I teraz jak tak spojrzymy na prace domowe, to są one pewną kontynuacją uczenia się w szkole. One zwiększają doświadczenia edukacyjne uczniów, także o takie, które są trudne do realizacji w szkole, na przykład związane z indywidualnym tempem nauki czy nowymi pozaszkolnymi sytuacjami. I jeżeli tak widzimy prace domowe, to one muszą być ściśle powiązane z tym, co się dzieje na lekcji. Czyli to nie powinna być strategia na przykład na przerabianie jakiegoś materiału, na którego nie starczyło czasu na lekcji. I prace domowe mogą służyć różnym funkcjom, na przykład sprawdzeniu tego, czy nauczyciele, czy uczniowie rozumieją zagadnienia, które były omawiane na lekcji. Dostarczenie uczniom informacji o tym, czy zrozumieli ten materiał, czy na przykład musząc o coś jeszcze nauczyciela dopytać. Czy na przykład utrwaleniu jakiejś treści, czy pojęć, czy słownictwa, które było przedmiotem uczenia się podczas lekcji. Czy wykorzystanie umiejętności w nowych właśnie pozaszkolnych sytuacjach. Albo przygotowanie do lekcji, tak? Przygotowanie jakichś materiałów, informacji, obejrzenie jakiegoś nagrania, które nauczyciel poleci. Albo też, to rzadko chyba stosowana funkcja, diagnozy poziomu umiejętności, wiadomości uczniów, zanim nauczyciel na przykład przystąpi do realizacji jakiegoś materiału. I teraz tylko, że żeby te cele takie dydaktyczne zostały osiągnięte, to uczniowie muszą umieć się samodzielnie uczyć. I w związku z tym na początku, w pierwszych latach nauki, de facto takim głównym celem prac domowych powinno być stopniowe rozwijanie tej umiejętności samodzielnego uczenia się oraz kształtowanie takiego pozytywnego stosunku do samodzielnej nauki w domu, pewnej obowiązkowości, odpowiedzialności. I w związku z tym ważne jest, żeby w tych pierwszych latach, kiedy nauczyciele wprowadzają te pierwsze prace domowe, to żeby one były stosunkowo krótkie, ciekawe oraz żeby budowały poczucie kompetencji. Tutaj też, jeżeli jakby widzimy prace domowe jako też takie narzędzie kształtowania się stopniowego samodzielności w nauce, to ważne jest też uzgodnienie roli rodziców, bo czasem jest tak, że rodzice czują albo wyobrażają sobie pewną presję ze strony szkoły i wydaje im się, że ich zadaniem jest dopilnowanie, by dziecko do szkoły przyszło z dobrze wykonaną pracą domową. I wtedy faktycznie mogą zbyt mocno ingerować w to, jak uczeń rozwiązuje, jak ich dziecko rozwiązuje pracę domową i budują takie nawyki wykonywania zadań domowych na przykład właśnie wspólnie z rodzicem czy w towarzystwie jakiegoś bardziej kompetentnego kompana. Więc
Ważne jest, żeby nauczyciele pokazali też rodzicom, że w tych pierwszych latach prace domowe właśnie mają też na celu wykształtowanie umiejętności samodzielnej nauki, że tam jeszcze nie chodzi dużo o to, żeby uczniowie nauczyli się czegoś nowego, tak? Bo wiemy z badań, że na tym pierwszym etapie takie edukacyjne efekty prac domowych, to znaczy ich przełożenie na pewien wzrost umiejętności, jest mocno ograniczone. Praktycznie nie ma dowodów na to, żeby te prace domowe w pierwszych latach przekładały się na wyższe osiągnięcia, ale to właśnie za sprawą tego, że to jest jeszcze czas kształtowania się umiejętności samodzielnego uczenia się, kierowania uwagą na jakby utrzymywania uwagi na zadaniu. Więc jeżeli pogodzimy się z tym, że to jest ten czas, który uczeń ma rozwinąć umiejętność samodzielnego uczenia się, tak, i rodzic o tym wie, i nauczyciel jakoś do tego dąży, wspiera dzieci też w tym, rozmawiając z uczniami o tym, na przykład, jak sobie poradzili z pracą domową, które zadania były dla nich ciekawe, które pomogły im się uczyć, tak, czyli nauczyciel jakoś też kieruje tym procesem uczenia się w domu, no to wtedy jest szansa, że uczniowie w tych pierwszych latach wykształcą te podstawy umiejętności samodzielnego uczenia się i wtedy już w kolejnych latach faktycznie będzie mogło wzrosnąć znaczenie tych celów dydaktycznych, edukacyjnych, tak? Czyli właśnie traktowania pracy domowej jako narzędzia utrwalania, sprawdzania, przenoszenia zdobytych umiejętności na nowe sytuacje. Czyli już też wiemy, skąd wynika to zróżnicowanie, tak? Dlaczego uczniów klas 1-3 traktujemy inaczej jednak trochę niż uczniów klas 4-8, już nie mówiąc o tym kształceniu w szkołach średnich. Jeszcze jakbyśmy mogli powiedzieć tak definicyjnie też trochę, czym jest dobra praca domowa. Trochę o tym już wspomnieliśmy, ale jakbyśmy mogli rozwinąć, bo te prace domowe, zresztą sam pamiętam z doświadczenia, były często zadawane dla zasady, bo ta praca domowa musi być. Czy rzeczywiście jest tak, że dobra praca domowa musi być? No właśnie tak, znaczy tutaj, znaczy to jest myślę, że taki jeden z problemów, tak, takie zadawanie prac domowych jako pewien element szkolnej rutyny, tak, codziennie zadaję coś, bo coś musi być właśnie, tak, i wtedy faktycznie jest ryzyko, że ta zadana praca domowa, no jakoś nie ma do końca przemyślanego celu, tak, i w związku z tym może nie być wspierająca. Dobra praca domowa powinna być, to co już powiedzieliśmy, powiązania z tym, co się dzieje na lekcji, tak, czyli ona jakoś powinna nawiązywać, powinna być przedłużeniem tego, co się dzieje na lekcji, powinna mieć jasno określony cel, uzgodniony, zakomunikowany uczniom, uzgodniony z uczniami czy zakomunikowany uczniom. Jeżeli nauczyciel będzie miał świadomość tego, w jakim celu zadaje tę konkretną pracę domową, to po pierwsze jest większa szansa, że wymyśli to zadanie w sposób wartościowy dla uczniów. Po drugie, jeżeli uczniowie będą wiedzieli, czemu służy ta konkretna praca domowa, jest większa szansa, że oni będą chcieli ją wykonać. I dobra praca domowa to jest też taka, którą uczniowie mogą i chcą wykonać samodzielnie. Tutaj chciałabym podkreślić, że ten czynnik samodzielności wykonywania zadań domowych jest jakby takim najważniejszym, kluczowym aspektem skuteczności prac domowych. Badania nasze, też prowadzone w innych krajach, pokazały, że samodzielne wykonywanie, znaczy, że uczniowie, którzy samodzielnie wykonują prace domowe, oni faktycznie tak te prace domowe przyczyniają się do ich wyższych osiągnięć. Tylko żeby, no właśnie, jakie to zadanie powinno być, żeby uczniowie chcieli i mogli wykonać je samodzielnie? Ono powinno być dostosowane do poziomu, do potrzeb, jeszcze najlepiej do zainteresowań uczniów, czyli powinny być te zadania zróżnicowane, ponieważ no w jednej klasie mam uczniów na różnym poziomie, o różnych zainteresowaniach. Oczywiście no to jest czasem trudne do wprowadzenia, ale jeżeli sobie wyobrazimy chociażby takie małe kroki, które można wykonać, można przygotować troszkę więcej zadań o różnym poziomie trudności, w ramach których uczniowie mogą wybrać te, które chcą rozwiązać w ramach zadania domowego. Ci, którzy są na niższym poziomie umiejętności, wybiorą prostsze, będą mogli je wykonać samodzielnie bez pomocy rodziców, repetytorów. Ci, dla których te proste są za proste, nudne, wykonają te bardziej ambitne. I też tej pracy domowej powinna być odpowiednia ilość, ponieważ jeżeli tych zadań domowych w danym czasie jest za dużo, to uczniowie też uciekają się no, do tych takich rozwiązań, których byśmy nie chcieli, tak? Czyli zaczynają szukać rozwiązań w internecie, przepisywać z internetu, przepisywać od kolegów, koleżanek. No i taka praca domowa, która skutkuje tym, że spora część uczniów po prostu odpisuje rozwiązania zadań, no wiadomo, że nie ma szansy być Tak, bo skuteczne. przede Zadawanie takich wszystkim zadań, chodzi o tą prawda, jest. samodzielność, jak rozumiem. Pani Tak. doktor bardzo dobrze wie,
wie, o czym mówi, ponieważ jest też pani autorką takiego opracowania Pomóż mi to zrobić samodzielnie, czyli właśnie opracowania o pracach domowych. Do rozmowy zaraz wrócimy. Dziękuję. Współautorką chciałam powiedzieć, współautorką z Janą Stelmach, tak, zachęcamy do lektury tego. Oddajmy honor, tak jest. Czy rezygnacja z prac domowych to jest dobry pomysł? Też tutaj uściśle, że o tej rezygnacji raczej możemy mówić w przypadku uczniów klas 1-3, w przypadku uczniów klas 4-8 to będzie pewne ograniczenie. O szkołach ponad, kiedyś się mówiło ponad gimnazjalnych, teraz szkół średnich, już tylko takie określenie nam zostaje, nie ma mowy tutaj o nawet ograniczeniu póki co. Natomiast pani doktor, chciałbym zapytać, czy ten pomysł to nie jest przejaw takiego popadania w skrajności? Czy my się nie poruszamy od ściany do ściany, od sytuacji, w której tych prac domowych jest dużo, czasami one nie są łatwe, mówi się o tym, że uczniowie są przeciążeni, do sytuacji, w której tych prac domowych w przypadku uczniów klas 1-3 właściwie nie będzie. No jak zawsze popadanie w skrajności nie jest dobre, tak? Bo nawet myślę, że takie skrajności mogą utrudniać wprowadzanie zmian, ponieważ pewien radykalizm zawsze budzi uzasadniony opór. Więc faktycznie taka narracja skrajności nie służy też debacie i zastanawianiu się nad tym, jakie zmiany wprowadzić, które realnie mogą przyczynić się do jakoś zwiększenia wartości prac domowych, tak? I tego narzędzia, jakim są prace domowe. Znaczy, mało prawdopodobny jest scenariusz całkowitej rezygnacji z prac domowych, jeszcze też w szczególności jak spojrzymy na to, że te prace domowe to jest coś znacznie szerszego niż na przykład tylko te prace praktyczne, tak? Czyli to też jest kwestia, nie wiem, wspólnego czytania z dzieckiem w tych pierwszych klasach, słuchania jak dziecko czyta, czy przygotowania chociażby jakiegoś wiersza do wygłoszenia. Więc tutaj tak, znaczy chciałam podkreślić, że tak naprawdę prace domowe w klasach 1-3 i tak w pewnym zakresie miejsce będą miały, ale faktycznie jeżeli będą ograniczone pewne formy prac domowych, to może to wprowadzić różne jakby takie napięcia między chociażby między nauczycielami a rodzicami. To może być przyczynkiem pewnych sporów, jakie zadanie jest dopuszczalne, a jakie zadanie nie jest dopuszczalne. No i pytanie, czy my potrzebujemy dodatkowych napięć w edukacji. Znaczy, ale chciałam podkreślić też, że faktycznie zmiany są potrzebne, ponieważ obciążenie uczniów pracami domowymi w Polsce jest realnie rzecz biorąc spore, jest trochę większe, średnio większe niż w krajach OECD, ale też są bardzo duże różnice pomiędzy uczniami, pomiędzy szkołami. Jak patrzymy na dane z badania PISA prowadzone z udziałem 15-latków, to widzimy, że co czwarty uczeń spędza średnio do pół godziny dziennie na odrabianiu prac domowych, to nie jest dużo. Co piąty jednak ponad 3 godziny, albo część z nich jeszcze więcej, to już jest realnie duże obciążenie. Są też różnice między szkołami, więc też jak słuchamy argumentów dotyczących przeciążenia uczniów pracami domowymi, to też widzimy tutaj pewną niezgodę, nie wszyscy są tutaj spójnie zgodni co do tego, czy uczniowie są przeciążeni, czy nie. Myślę, że częściowo wynika to z tego, że jest po prostu duże zróżnicowanie. Uczniowie jednych szkół mogą poświęcać na prace domowe 2-3-krotnie więcej czasu niż uczniowie innych szkół. I też, co warto podkreślić, średnio rzecz biorąc, prace domowe stosowane w obecnej formie w Polsce właśnie średnio rzecz biorąc są mało skuteczne. Inaczej mówiąc, nie widzimy, żeby częstotliwość zadawania prac domowych przekładała się na wyższe osiągnięcia uczniów, czy żeby dłuższy czas od ich odrabiania, w szczególności taki już bardzo długi, jakoś wiązał się z wyższymi osiągnięciami. I to oczywiście nie oznacza, że nie ma takich klas, takich uczniów, takich nauczycieli, którzy zadają wartościowe prace domowe i które przyczyniają się do wzrostu umiejętności. Takie na pewno są, ale też na pewno muszą być też takie, których ten czas poświęcony na prace domowe nie przekłada się na wyższe osiągnięcia. To jest też częściowo związane z tym, że mniej więcej co trzeci uczeń nie odrabia prac domowych samodzielnie, z matematyki jeszcze więcej, korzystają z dostępnych zasobów internetu i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj wracamy do tego znaczenia samodzielności. Ale już żeby nie powtarzać, a tutaj skupić się troszkę na czym innym, to chciałam powiedzieć, że
Zmiany w moim odczuciu powinny iść w stronę nie odgórnych regulacji prawnych, ale w stronę upowszechniania wiedzy na temat skuteczności i skutecznych praktyk zadawania prac domowych, dobrych, znaczy przykładów takich dobrych praktyk w zakresie zadawania prac domowych, pewnych rekomendacji i zaleceń dla nauczycieli, dla szkół dotyczących właśnie pożądanej ilości prac domowych, czy jakichś polecanych rozwiązań, na przykład pokoju cichej pracy, czy takich miejsc, gdzie uczniowie w szkole mogą przy wsparciu nauczycieli wykonywać prace domowe, czy rekomendacji dotyczących tego, żeby na przykład w szkole rozważyć powołanie takiego szkolnego zespołu do spraw domowych, w którym nauczyciele, ale też rodzice, uczniowie będą mogli spróbować razem wypracować zasady, które będą obowiązywały w ich szkole, w szkole, bo takie regulacje mogłyby być wprowadzane, ale na poziomie szkół, one wtedy miałyby szansę być lepiej dostosowane do realiów, do wyzwań i potrzeb konkretnej placówki, bo myślę, że no, jakby oświata jest bardzo zróżnicowana i warunki pracy szkół są bardzo zróżnicowane, więc jedne rozwiązania dla wszystkich nie mają tak szansy być, no właśnie, równie skuteczne dla wszystkich, a mogą budzić te różne problemy, napięcia. No i pytanie, czy to jest dobra droga. Tak, ja też pamiętam, co mnie denerwowało, zwłaszcza na etapie szkoły średniej. Miałem taki pomysł, żeby nauczyciele może konsultowali między sobą, międzyprzedmiotowo, co właściwie dana klasa, jeśli to już mówimy o klasach, ma do zrobienia, ma do nauczenia się, ponieważ czasami, jak się tak poskładało z różnych przedmiotów, to, co trzeba było de facto zrobić w domu, czy coś wykonać, czy coś napisać, no to robiło się tego bardzo dużo. Teraz chciałbym się na chwilę skupić na tych uczniach klas 4-8, bo tutaj jest pomysł taki, żeby zrezygnować z oceniania prac domowych przez nauczycieli, czy to w przypadku, kiedy uczeń w ogóle takiej pracy nie zrobi, żeby mu po prostu nie wstawiać jedynki, czy ją wykona, czy sposobów, w jaki ją wykonał. Co nam tutaj daje, czy ma dać ta rezygnacja z oceniania? Znaczy, powiedziałabym w ogóle też tak, że rezygnacja z oceniania, wystawiania ocen na rzecz informacji zwrotnej, czyli takiego komentarza pisemnego bądź ustnego, komentarza, który pokazuje uczniowi, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy, w jaki sposób może to poprawić, w jaki sposób ma się dalej uczyć, to rezygnacja z wystawiania ocen na rzecz tak rozumianej informacji zwrotnej, co do zasady to jest w ogóle dobry kierunek zmian, nie tylko w przypadku prac domowych, ale w ogóle oceniania prac uczniów, ponieważ wiemy z badań, że tak rozumiana informacja zwrotna jest jednym z czynników najskuteczniej oddziałujących na wyniki kształcenia. Więc powinniśmy faktycznie jak najczęściej starać się po nią sięgać i powinna być ona takim propagowanym narzędziem oceniania. Wiemy też z badań, że gdy prace domowe są oceniane właśnie na stopień, to niestety więcej uczniów odpisuje je od kolegów, koleżanek albo z internetu, a mniej uczniów wykonuje je samodzielnie. I właśnie jest to związane z tym ryzykiem dostania złej oceny, chęcią dostania lepszej oceny, tak? Z tym takim nastawieniem na to, że skoro ta praca jest oceniana, to tam ważny jest efekt, który ma być jak najlepszy, więc ja muszę znaleźć jakąś strategię, by tę pracę domową wykonać jak najlepiej, a gdzieś ucieka ten aspekt, że ta praca domowa ma mi służyć w nauce, że jak nauczyciel zobaczy, jak ja ją wykonałam, no to na przykład pokaże mi, czego ja jeszcze nie potrafię i w związku z tym ja coś tam jeszcze nadrobię i osiągnę te umiejętności na wyższym poziomie. Więc faktycznie zachęcałabym nauczycieli do tego, żeby spróbowali stopniowo odchodzić od wystawiania ocen za prace domowe i sprawdzali, co się stanie. Wiem, mam takie sygnały od nauczycieli, że w niektórych przypadkach to się fajnie sprawdza. Ale znowu, nie mam pewności, czy to zadziała we wszystkich klasach, we wszystkich szkołach, bo tak jak powiedziałam, te konteksty są różne. I dlatego wprowadzenie jednej reguły dla wszystkich jest ryzykowne, bo mogą być takie klasy, których nastawienie na te zewnętrzne sposoby motywowania do nauki jest tak silne, że bez ocen na przykład nikt, żaden uczeń nie podejmie się rozwiązania zadania domowego. No i w takich klasach to odchodzenie od ocen
powinno dziać się stopniowo, tak, a nie z dnia na dzień. Chciałbym teraz podpytać trochę o praktykę. Jak to może właściwie wyglądać i czy wyobraża sobie pani taką sytuację, w której nauczyciele trochę obchodzą te ministerialne rozporządzenie, wymyślają jakieś takie sposoby zadania pracy domowej, jednocześnie mówiąc, że tej pracy domowej nie ma, albo właściwie to nie jest praca domowa. Znaczy tutaj dotyka pan ważnego aspektu, że proszę zobaczyć, że gdy zmiany są wprowadzane bez jakiejś takiej zgody środowiska, którego dotyczą, no to i nie ma zgody środowiska na te zmiany, no to niektóre osoby mogą szukać sposobów obejścia tych przepisów. I jeżeli nauczyciele są przekonani, że bez nauki w domu nie uda się osiągnąć celów kształcenia, no to będą szukać sposobów na to, żeby zadbać o to, żeby uczniowie ten czas nauki w domu, jakby, znaczy, tak, poświęcili czas na naukę także w domu. Jakby się to mogło odbywać, no, na przykład mogliby zapowiadać więcej sprawdzianów po to, żeby uczniowie w domu przygotowywali się do tychże sprawdzianów, tak? Czy organizowali jakieś ustne sprawdzanie opanowania wiadomości, umiejętności, znowu oczekując, że uczniowie po prostu przygotują się do tego w domu. I wtedy, tylko w takich sytuacjach, proszę zobaczyć, że najczęściej uczniowie są zostawiani sami sobie z tym, jak mają zorganizować swoją naukę do takiego sprawdzianu czy jakiegoś odpytywania, no bo nauczyciel może się bać przekazać na przykład jakieś materiały w formie pisemnej, bo może się to wiązać z znowu z jakimś konfliktem, czy to już jest praca domowa, możliwa, niemożliwa, dopuszczana, niedopuszczana, tak? No więc tutaj takie ryzyko widzę, ale też możemy spróbować zauważyć jeszcze inną rzecz, to znaczy, że nauczyciele czasem zadają prace domowe właśnie dlatego, że rodzice tego oczekują. I te oczekiwania rodziców w tej chwili mogą być znowu bardziej skrajne, tak? Jedni mogą popierać te głosy przeciwników prac domowych, inni mogą się niepokoić, że bez prac domowych ich dzieci nie nauczą się tego, co mogłyby, gdyby te prace domowe były w pełnej formie dopuszczone. No więc znowu tutaj te naciski ze strony rodziców mogą być różne, no i teraz nauczyciel jakoś się w tym będzie musiał odnaleźć. No więc no tak jak mówię, tak, że jakoś postrzegam jako ryzykowną tę strategię próby wprowadzenia modyfikacji w zakresie prac domowych takimi jednakowymi dla wszystkich odgórnymi regulacjami. Jeszcze na sam koniec chciałbym, żeby też to wybrzmiało, więc poproszę o odpowiedź, czy szkoła bez prac domowych to szkoła bez nauki i właściwie chyba dlaczego nie, muszę zapytać. Znaczy, no, szkoła jest podstawowym miejscem uczenia się, tak? No, tam też uczniowie spędzają jednak więcej czasu niż na pracach domowych i też no, szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje umiejętności, które inspiruje młodych ludzi do rozwoju, do nauki, ale też wróćmy do tego wątku samodzielności. Szkoła też powinna starać się stopniowo uczyć dzieci samodzielnej nauki i oddawać im odpowiedzialność za proces uczenia się. Więc też ta odpowiedzialność za proces uczenia się zakłada, że uczniowie w pewnym momencie zaczynają też samodzielne pewne aktywności podejmować po to, żeby właśnie pokazać, że się czegoś nauczyły, po to, żeby coś zgłębić. Więc myślę, że tak czy inaczej, ta dodatkowa praca w domu jest potrzebna. No i też jest potrzebne kształtowanie nawyków samodzielnej nauki, no bo stopniowo, prawda, im starsi uczniowie szkoły średniej, już później jak sobie też pomyślimy o studentach, no to chyba nie wyobrażamy sobie, żeby studenci bez nauki własnej w domu mogli studiować, tak? Studiowanie w zasadzie na tym polega. A o pracach domowych, o tym, co będzie wynikało ze zmian, które od kwietnia są zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji, rozmawiałem z dr Aleksandrą Jasińską-Maciążek z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, konkretnie Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją. Bardzo dziękuję pani doktor. Ślicznie dziękuję za spotkanie. Campus 97,1 FM.